razie widzimy pierwszą bramkę dla drużyny gości. Nie broni tego rzutu Rafał Stachera. Sebastian Kaczor z numerem 41, tak ustawiony na lewym skrzydle w kieleckim zespole, ale teraz ładne do grania piłki. Znowu dookoła Karaliok. Kolejna próba Rafała Jamioła. Tym razem dobrze zafunkcjonował blok kielecki. Tilte trafia teraz do bramki Andreasa Wolfa. Ale szybko rozegrali swoją akcję, tylko że Cezary Surgiel. Hera pokazuje nam, że od pierwszych minut naprawdę dobrze czuje się i wie, co robić w bramce. Tutaj taka próba zaskakującego rzutu Adama Babicza, ale... Ale z jednej i drugiej strony bramkarze dzisiaj robią to, co do nich należy. Nie dotarła ta piłka do Faruka, teraz trzeba wrócić do obrony, ale coś niesamowitego się dzieje, naprawdę. Kacper Grabowski, widzieli Państwo, doskonała sytuacja, miał przegląd, mógł zrobić wszystko z piłką, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Ale widzimy teraz te wszystkie ataki do środka, to jest bicie głową w mur. Tak, Turna dwukrotnie odbijał te piłki, a jak już pojawiła się okazja, aby wyprowadzić kontry, to właśnie Kielczanie to zrobili. Gudjonsson, kolejna bramka tego zawodnika. I to tylko pokazuje, jakie są możliwości w drużynie mistrza Polski w momencie, kiedy pojawia się koncentracja, kiedy jest... I pokonany Andreas Wolf. Teraz dobre dogranie piłki, proszę spojrzeć. W tej stracie piłki rywali. Błąd odgwizdany. To Karaliok popełnił wykroczenie, naruszył linię pola bramkowego, stąd ta strata. I jedna z nielicznych szybkich takich akcji Głogowian. Ale ładne tutaj podanie, trzeba przyznać, Babicza do Miłosza Bekisza. To on tutaj pojawił się nam na prawym skrzydle w tej drugiej części spotkania w zespole Chorobrego Głogów i ta pierwsza jego akcja była skuteczna. Żeby jeszcze przycisnąć, żeby jeszcze trochę wykrzesać z siebie tej agresji, zaangażowania. No, przy tej akcji Arkadiusz Moryto był górą. Wszystkich piłek Rafał Stachera nie może odbić, to oczywiste. Moryto tutaj miał dużo wolnej przestrzeni, mógł sobie wybrać kierunek i sposób tego rzutu. Więc jest o co walczyć, jest o co się bić w każdym kolejnym meczu. Sićko, kolejna bramka tego zawodnika, po tym jak pojawił się znowu na boisku. I na lewej stronie na razie Olejniczak. Już rozpędza się Michał Olejniczak, ściągnął na siebie obrońcę, ale Sićko nie rzuca teraz dokładnie. To szansa dla pokazuje tylko różnicę, co to znaczy dynamiczny atak, kiedy zawodnik już z góry zakłada, że ma stanowić zagrożenie, a kiedy skrada się do tego rzutu i natychmiast jest miejsce na oddanie rzutu. Stracona piłka przez Głogowian, spokojnie teraz Gudjonsson poczekał, zobaczył, co zrobi Kapela w bramce i rzuca w przeciągu kilkunastu sekund swoją drugą w serii bramkę. Błędy rywali, przechwyty piłek, kontry, ale proszę, wychodzą przed linię 9 metra i właściwie co mogą robić rywale? Tylko rzucać z daleka w takiej sytuacji i to jest, proszę Państwa, końcowa syrena, zatem kończy się ten mecz. Nie ma tutaj zaskoczenia, jeśli chodzi o zwycięzców. 31-20. Łomża Wiwe Kielce zwycięża z Chrobrym w Głogowie.